Dzień dobry Państwu, witam obecnych dziennikarzy i tych przed monitorami i oczywiście również internautów. Chcemy Państwu przedstawić wspólnie z dyrektorem, panem profesorem Kamilem Zaradkiewiczem, którego zespół w oparciu o wytyczne moje i wiceprezesa Biernata przygotował informacje o istotnych problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku i odpowiedzieć na pytania, jakie wobec tych wypowiedzi orzeczniczych konstytucyjnych Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym roku Państwo mają. A oczywiście nie chcę powiedzieć, że 2014 rok był jakoś specyficzny, inny, że czegoś było o wiele więcej albo o wiele mniej, że było o wiele lepiej albo o wiele gorzej. Pod tym względem, co jest zupełnie naturalne, to był rok jak rok, były bardzo ważne ustrojowe sprawy i sprawy, można powiedzieć, mniej istotne z punktu widzenia porządku konstytucyjnego, ale naturalnie mające swoje miejsce i swoje znaczenie dla tego porządku, nawet jeżeli dotykały pozycji prawnej niewielkiej grupy osób, czy czasami wręcz pojedynczych tak naprawdę osób, ze względu na sposób zakreślenia przedmiotu kontroli konstytucyjnej, czy też po przeciwnej stronie dotykały milionów osób, tak jak wyrok w sprawie wieku emerytalnego. I teraz nie wiem, pani dyrektor, bo pani rządzi tym spotkaniem. Bardzo proszę. Szefowa naszego biura prasowego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Może po tym słowie od pana prezesa Trybunału poprosimy pana dyrektora Zaradkiewicza, żeby przedstawił tutaj swój zespół, a potem może pokrótce informację Trybunału dotyczącą orzecznictwa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie, w szczególności pracą Zespołu Orzecznictwa i Studiów, ale przede wszystkim dziękuję także panu prezesowi za zaproszenie i umożliwienie tej prezentacji na dzisiejszej konferencji. Zespół Orzecznictwa i Studiów jest jedną z dwóch komórek organizacyjnych w ramach Biura Trybunału Konstytucyjnego, które zajmują się pracą merytoryczną, wspomagając w tej pracy państwa sędziów. I z tym wiążą się liczne zadania realizowane przez zespół. I podstawowym, najważniejszym spośród nich jest przygotowywanie projektu corocznej informacji o działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego oraz o istotnych problemach wynikających z tej działalności. I ten projekt także za rok 2014 został, czy dotyczący roku 2014 został przez zespół przygotowany i przyjęty, jeśli mogę uchylić rąbka tej tajemnicy, przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I no, waga tej informacji jest istotna przede wszystkim dlatego, że później przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego informacja roczna, tak ją w skrócie nazywamy, jest przedstawiana w szczególności w Sejmie i Senacie przez pana prezesa. Ale nie jest to jedyne zadanie zespołu.
Zespół orzecznictwa przygotowuje liczne analizy, notatki i spośród nich chyba na szczególną uwagę zasługują te, które przygotowywane są dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego do konkretnych spraw. Mianowicie państwo sędziowie zwracają się do zespołu o przygotowanie analiz bardzo często, czy chyba najczęściej o charakterze prawno-porównawczym, to znaczy takich, które prezentują różne zagadnienia, w których prezentowane są różne zagadnienia dotyczące bardzo różnych rozwiązań prawnych funkcjonujących w obcych systemach prawnych, które to rozwiązania są mniej lub bardziej zbliżone albo identyczne z tymi, które mamy w prawie polskim. I to dotyczy zarówno rozwiązań konstytucyjnych, przepisów rangi konstytucyjnej, jak i różnych mechanizmów czy instytucji ustawowych, które są przedmiotem kontroli w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. I wreszcie także dotyczy to różnego typu kompetencji, procedur, zasad funkcjonowania innych sądów konstytucyjnych w Europie i nie tylko. I część z tych, muszę z zadowoleniem powiedzieć, część z tych opracowań znajduje swoje odzwierciedlenie w samych uzasadnieniach orzeczeń Trybunału. Niejednokrotnie, kiedy Trybunał Konstytucyjny powołuje dane dotyczące określonych rozwiązań w innych systemach prawnych, to czyni to na podstawie tych informacji, które zebraliśmy w Zespole Orzecznictwa i Studiów. I tutaj w tym zakresie warto też wspomnieć o współpracy, którą od wielu lat zespół prowadzi z innymi sądami konstytucyjnymi, z przedstawicielami tych sądów w ramach tak zwanej Komisji Weneckiej Rady Europy. Jest to swoiste forum wymiany doświadczeń, poglądów, a także informacji dotyczących stanu prawnego i orzecznictwa sądów konstytucyjnych. I ta współpraca pozwala nam zarówno na uzyskiwanie niezbędnych informacji na ten temat. Niestety nie wszystkie sądy konstytucyjne mają tak świetną bazę orzecznictwa jak nasz Trybunał Konstytucyjny, więc niejednokrotnie musimy prosić o wsparcie w tym zakresie. Ale także Zespół Orzecznictwa i Studiów udziela odpowiednich informacji dotyczących czy to działalności samego Trybunału, jego orzecznictwa, jak i systemu prawnego polskiego innym sądom konstytucyjnym. Więc na pewno ta współpraca jest nie do przecenienia. No i kolejnym bardzo ważnym zadaniem realizowanym od początku, od kiedy kieruję pracami zespołu, czyli od 2006 roku, jest kwartalne zestawienie na podstawie analizy następstw orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim w działalności prawodawczej. My pilnie śledzimy poczynania ustawodawcy i innych organów władzy publicznej w tym zakresie, ale także śledzimy to, co dzieje się w orzecznictwie sądów, w szczególności w tych sprawach, które zostały zainicjowane pytaniem prawnym, co dzieje się w następstwie wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w tej konkretnej sprawie, w której sąd zwrócił się z pytaniem prawnym. No i wreszcie również śledzimy to, co dzieje się w aktualnym piśmiennictwie prawniczym, a jest związane z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. I wreszcie, proszę Państwa, zespół stara się na bieżąco śledzić i sporządzać zestawienia dotyczące problemów czy zagadnień, które budzą wątpliwości w ramach wydanych orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny. W szczególności zwracamy pilną uwagę na to, czy w orzecznictwie nie dochodzi do rozbieżności w porównaniu z wcześniejszy wydanymi wyrokami przez Trybunał Konstytucyjny.
I wbrew pozorom, czy wbrew nazwie zespołu, Zespół Orzecznictwa i Studiów, oczywiście nie zajmuje się orzekaniem, tylko raczej analizą orzeczeń. Więc co do zasady, my nie współpracujemy z państwem sędziami Trybunału Konstytucyjnego bezpośrednio przy sporządzaniu, przygotowywaniu treści rozstrzygnięć. Chociaż muszę powiedzieć, że zdarza się, że tutaj zespół służy pomocą w ustalaniu pewnych zagadnień, w szczególności kiedy konieczna jest szersza analiza różnych problemów wynikających z wcześniejszego orzecznictwa, ustalenie linii orzeczniczej, co pozwoli Trybunałowi na rozwikłanie problemów w konkretnej sprawie, które się pojawiają. No i także czasami ja osobiście służę w szczególności radą i pomocą, na ile jest to możliwe, sędziom sprawozdawcom. No i wreszcie sprawy czy zadania o mniejszej wadze, ale dość czasochłonne, to jest przygotowywanie skorowidza do zeszytów orzecznictwa serii A, zarówno do wersji oczywiście papierowej, jak i elektronicznej, w przeszłości papierowej. I dokumentowanie spraw wpływających do Trybunału, w tym sporządzanie na bieżąco wielu danych statystycznych dotyczących wpływu spraw oczekujących na rozpoznanie, ilości wydawanych rozstrzygnięć itd. Więc to są podstawowe, najważniejsze zadania zespołu. Jeszcze może chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat tego, ile osób pracuje w moim zespole, kierowanym przeze mnie zespole. Obecnie jest moich współpracowników 8, no i z pewną satysfakcją chciałbym przy okazji odnotować, że zachowujemy pełny parytet, to znaczy mamy 4 panie i 4 panów w zespole. Dziękuję bardzo. Jeszcze może dodam, że ten zespół jest istotnym partnerem sędziów konstytucyjnych w tych obszarach, o których mówił pan profesor Zaratkiewicz. Jest też takim instrumentem wczesnego ostrzegania, czyli zespół, można powiedzieć, że autonomicznie, co wynika z tego, że zatrudniamy tam bardzo dobrych prawników. I nie na konkretne polecenie prezesa czy któregoś z sędziów, ale w sposób stały analizuje właśnie orzecznictwo Trybunału i ostrzega w momentach, w których pojawiły się już po jakimś wyroku pewne odstępstwa od ustabilizowanej linii orzeczniczej. Naturalnie, jeżeli przyjmujemy, że konstytucja jest żywym organizmem i na przestrzeni długiego okresu trwania, nie z miesiąca na miesiąc i nie z roku na rok i nie dlatego, że komuś to się akurat podoba czy nie, ale ze względu właśnie na te takie pewne podstawowe zjawiska, jakie dzieją się w społeczeństwie, w państwie unijnym, te zmiany w linii orzeczniczej są naturalne. Ale i sąd konstytucyjny, jak każdy inny sąd, podejmuje tutaj suwerenne decyzje, ale naturalnie powinien wcześniej mieć informację o tym, że coś zaczyna być inaczej definiowane przez sąd konstytucyjny. I w tym sensie ta praca zespołu tutaj jest trudna do przecenienia. Także otrzymujemy, co jest istotne i myślę, że unikalne nie tylko w skali naszego sądu, czy polskich sądów, bo chyba tak w pozostałych dużych sądach w Polsce nie jest i sądzę, że podobnie brak tego poza Luksemburgiem czy Strasburgiem w innych sądach konstytucyjnych.
Otrzymujemy co kwartał bardzo ciekawą, pełną informacji, zestawienie reakcji i ustawodawcy, i glosatorów, czyli tych prawników, którzy śledzą, analizują i komentują wyroki Trybunału w czasopismach prawniczych i teoretyków prawa, jak również inne wypowiedzi do każdego wyroku, który zapadł w Trybunale od początku. Co nie znaczy, że te księgi są coraz grubsze, to są reakcje na wyroki Trybunału, które się pojawiły w tego typu wypowiedziach w ostatnim kwartale zostały odnotowane. Czyli w sposób, można powiedzieć, taki postępujący. I sędziowie, i także asystenci sędziów Trybunału mają bardzo dobre informacje, jaki ma wpływ orzecznictwo naszego sądu na porządek konstytucyjny naszego państwa. Także bez wątpienia to doroczna informacja, którą Trybunał uroczyście prezentuje tutaj raz do roku na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów z udziałem prezydenta, premiera, marszałków obu izb, prezesów sądów i prawników, których tu zapraszamy na to uroczyste posiedzenie. Ta roczna informacja jest potem prezentowana jeszcze w formie przewidzianej regulaminami Sejmu i Senatu w obu izbach parlamentu. Stanowi ona taką syntetyczną informację, ale przedstawioną, jeżeli chodzi o strukturę, z jednej strony z takim wymaganiem, żeby wszystkie istotne konstytucyjne problemy, jakie zostały rozstrzygnięte albo które się pojawiły w tym orzecznictwie Trybunału w poprzednim roku, były uwzględnione, ale również, żeby było to napisane w języku literackim, a nie wyłącznie w takim języku, którym na co dzień posługują się prawnicy, co im ułatwia porozumiewanie, czasami utrudnia, bo wówczas pojawiają się różne tendencje do nazywania różnymi słowami tego samego i wszyscy uważają, że mają rację. Jest to też bardzo trudne przedsięwzięcie, aby te nasze doroczne informacje nie były tylko takim odfajkowaniem zadania, które mamy, ale żeby one dodatkowo służyły wszystkim, których orzecznictwo Trybunału interesuje albo musi interesować, chodzi o partnerów Trybunału, czyli i wszystkie inne sądy w Polsce, ale także obydwie izby parlamentu, także tych, którzy wnoszą sprawy do Trybunału, nie tylko skarżący, ale również przede wszystkim rzecznik praw obywatelskich, grupy posłów czy grupy senatorów. Dla nich tego typu doroczny dokument jest przedstawiany. Z tej racji cały zespół odgrywa istotną rolę w pracy na rzecz możliwie najwyższej jakości naszego orzecznictwa. Niektórzy sędziowie, pewnie ja do nich też należę w sposób, nie tylko dlatego, że jestem prezesem Sądu Konstytucyjnego, można powiedzieć, że szeroko korzystają z możliwości analitycznych naszych prawników w Zespole Orzecznictwa i Studiów. I od roku przyjąłem taką praktykę, że jeszcze przed rozstrzygnięciem proszę o uwagi do projektu rozstrzygnięcia, które niekoniecznie musi po rozprawie i po wyroku przybrać taką postać jak w projekcie, ale z reguły tak się dzieje. O uwagi właśnie, które ja nazywam ortodoksyjne, czyli czy projekt mojego rozstrzygnięcia, które
uzyskało akceptację składu orzekającego, nie zawiera właśnie takich momentów, w których można by dostrzec odejście od linii orzeczniczej Trybunału, co jest wartością konstytucyjną. Bo to jest rzeczywiście niezwykle istotne. Pewność, jedną z wartości konstytucyjnych, podstawowych jest pewność prawa, pewność obrotu prawnego. Przekonanie, że jeżeli moje zachowanie dzisiaj jest zgodne z prawem, to mogę oczekiwać dzisiaj, jutro i za 10 lat ochrony, także konstytucyjnej, moich legalnych interesów prawnych. To się przekłada w różny sposób na funkcjonowanie państwa, na jego jakość, na oceny tego państwa przez obywateli. Na straży tych wartości stoi Trybunał Konstytucyjny. Teraz może poprosimy o pytania. Najpierw może od państwa, którzy są na sali. Także bym prosiła bardzo o przedstawianie się. Jabłoński Marcin, Polska Agencja Prasowa. Ja bym może jeszcze poprosił o parę słów na temat tego rocznego sprawozdania, jak to statystycznie ten ostatni rok wypadł. W porównaniu też z poprzednimi latami, pan dyrektor ma takie szersze spojrzenie, pewnie też parę lat wstecz, jaki też średni czas od momentu wpłynięcia sprawy do jej stanięcia na wokandzie i rozstrzygnięcia, czy to się jakoś zmienia, czy te dane liczbowe są no, mniej więcej stałe od kilku lat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o informacje statystyczne, faktycznie w informacji rocznej prezentowane będą bardzo szczegółowe, liczne informacje dotyczące orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego od etapu wpłynięcia wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej do momentu wydania orzeczenia w sprawie. Pewnie jeszcze za chwilę będę miał okazję pewne kwestie przybliżyć, więc może jeśli chodzi o tę konkretną kwestię, o którą pan pytał, czyli o średni czas. Tutaj w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny od chwili wpłynięcia do merytorycznego rozpoznania sprawy do chwili wydania orzeczenia z reguły rozpoznawał sprawę w mniej więcej okresie 24 miesięcy, 2 lat. I to jest, myślę, dość stała tendencja. Jeszcze potem zweryfikuję to. To jest faktycznie w tym roku dość, znaczy w ubiegłym roku dość trochę krótszy termin, 19 miesięcy, przepraszam. Także mamy tutaj. Nie, o miesiąc szybciej, 18 tak miesięcy jest. W zeszłym roku. W 13 było 19, a w 12 było 24. Czy jest postęp? Czy to jest satysfakcjonujące? Wciąż nie. Moje dream jest, że w 2016, który będzie ostatnim rokiem mojej służby w Trybunale, że to będzie poniżej 16 miesięcy, 16-15 miesięcy. Myślę, że krócej się nie da. Nie dlatego, że nie wiem, sprawy są tak skomplikowane. Każda jest skomplikowana, ale tego wymaga procedura konstytucyjna. Trybunał, kiedy sprawa jest już ma wyznaczony
skład, a więc skarga spełnia wymogi konstytucyjne i wymogi ustawowe, na przykład, że wpłynęła w ciągu 3 miesięcy od wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie. Wówczas ta sprawa jest, skarga, wniosek czy pytanie prawne sądu jest skierowane do naszych ustawowych partnerów w kontroli konstytucyjności, prokuratora generalnego, marszałka Sejmu. A jeżeli skarżony jest przepis rozporządzenia Rady Ministrów, ministra czy premiera, do właściwego podmiotu, który był autorem tego aktu prawodawczego. Trybunał też, i wtedy te podmioty mają 60 dni, 2 miesiące na przygotowanie stanowiska prawnego w sprawie. Zdarza się w tych takich bardziej przekrojowych sprawach, jak chociażby wczorajsza rozprawa, która zajęła Trybunałowi cały dzień na rozprawę i na wydanie orzeczenia. Tam wpłynęło szereg stanowisk prawnych, które i na życzenie sędziego sprawozdawcy, i także na wnioski sędziów, no i na moją decyzję, prosiliśmy ministra finansów, ministra gospodarki o przygotowanie stanowisk w przedmiocie sprawy tyczącej przepisów ustawy o grach hazardowych. Ponadto w takich sprawach zazwyczaj wpływają opinie prawne innych podmiotów, które zawsze każdy sędzia orzekający w sprawie otrzymuje. Z reguły traktujemy je jako druki wewnętrzne, służące lepszemu zrozumieniu wszystkich okoliczności prawnych, faktycznych sprawy, po to, żeby możliwie najbardziej racjonalne orzeczenie wydać. To wszystko zabiera czas, sprawy skomplikowane są, wymagają namysłu. Czasami nawet świadomie czekamy na pewną praktykę w stosowaniu przepisów, żeby móc zrozumieć wszystkie możliwe aspekty konstytucyjne. Tak jest w przypadku ustawy, którą prezydent podpisał w zeszłym roku, w styczniu, wniósł wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności kilku przepisów ustawy o osobach niebezpiecznych, mediach zwanych ustawą o bestiach, czy jeszcze jakoś inaczej. Trybunał jest coraz bliższy wydania orzeczenia w tej sprawie pierwszej narady, ale właśnie dzięki temu, że nie statystyka goni Trybunał do rozstrzygnięcia merytorycznego, mogliśmy obserwować praktykę, orzecznictwo sądów, różnego typu informacje, które mają znaczenie. Także wypowiedzi specjalistów biegłych w tym obszarze, zwłaszcza psychiatrów, psychologów, seksuologów, co sędziów również, co ma kapitalne znaczenie dla analizy wszystkich możliwych punktów widzenia. No i oczywiście to było też czekanie na stanowiska Sejmu, prokuratora generalnego. Czasami nasi partnerzy wymagają więcej czasu na przygotowanie stanowiska. Zwłaszcza to jest charakterystyczne dla Sejmu. Jest to, tak jak każdy parlament, ciało wielobarwne, wielopolityczne, i przygotowanie stanowiska, które trzeba by dyskutować w Komisji Ustawodawczej, która jest komisją odpowiedzialną za przygotowanie stanowiska, także dyskusje z prawnikami sejmowymi,
analitykami sejmowymi to zabiera czas. I jeżeli zbyt długo nie wpływa to stanowisko, no to oczywiście dzwonimy i prosimy o nie. To w naturalny sposób zabiera co najmniej 6 miesięcy od zarejestrowania sprawy. I potem są, potem jest praca sędziego z asystentami, potem jest praca całego składu sądzącego nad kolejnymi przybliżeniami projektu i w końcu wyznaczenie rozprawy. Stąd ten termin, plus są takie sprawy, które z natury rzeczy trwają dłużej. Pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć, co daje ten efekt 1,5 roku, co oznacza, że są sprawy, które trwają 4 lata. Na tle sądów konstytucyjnych europejskich należymy do sądu, który szybko rozstrzyga. W porównaniu do sądu hiszpańskiego czy niemieckiego na pewno o wiele szybciej rozstrzygamy sprawy. Co nie jest skutkiem naturalnie tego, że Hiszpanie czy Niemcy są leniwi, tylko inny jest charakter i procedura kontroli konstytucyjności prawa. Stąd ten miesiąc cieszy, bo miesiąc, zwłaszcza w przypadku skarg, oznacza o miesiąc krótszy okres oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie konkretnego obywatela czy konkretnego podmiotu prawa gospodarczego, przedsiębiorcy czy spółki akcyjnej, czy sprawy, która zawisła przed sądem i na przykład przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I w tym czasie i sąd, ale przede wszystkim strona, której sprawa została przedstawiona Trybunałowi, jeżeli chodzi o jej aspekty konstytucyjne do badania, czekaj. I postępowanie przed sądem jest zawieszone. Z tej racji staramy się, żeby postępowanie w tych sprawach kontroli konkretnej, czyli tyczącej konkretnego człowieka, konkretnego podmiotu w konkretnej sprawie, były załatwione najszybciej, jak to możliwe. Powiem Państwu, że we wstępnej kontroli skarg, a ona jest prowadzona w każdym piśmie, które najpierw nasi prawnicy w zespole skarg analizują, czy spełniają wymogi właściwe dla skargi konstytucyjnej. A potem następuje etap decydowania, czy skarga będzie skierowana do rozstrzygnięcia merytorycznego, albo nie, mimo że spełnia warunki skargi konstytucyjnej, to na przykład jest oczywiście bezzasadna i takiej kontroli merytorycznej nie podlega. To, według naszej procedury to jest dwuinstancyjna kontrola dopuszczalności skargi konstytucyjnej. Najpierw rozstrzyga jeden sędzia, a potem jeżeli skarżący po odmowie skierowania sprawy na merytoryczne rozpoznanie nie jest zadowolony z takiego rozstrzygnięcia, pisze zażalenie i sprawę ostatecznie rozstrzyga skład 3 sędziów, to w ciągu 4 lat skróciliśmy o ponad połowę czas oczekiwania. I w tej chwili, w zeszłym roku po raz pierwszy, liczba skarg zarejestrowanych w Trybunale w stosunku do liczby rozstrzygnięć prawomocnych zmieniła, można powiedzieć, swoisty naturalny porządek. Więcej spraw zostało załatwionych niż wpłynęło do Trybunału, więc można powiedzieć, że istnieje spora szansa na to, żebyśmy osiągnęli nasz ambitny, ale realny zamiar rozstrzygania skarg o tym, czy będą skierowane na rozpoznanie merytoryczne, czy nie, w ciągu 3 miesięcy. Ale znowu, tam są takie sprawy, których ktoś pisze i skargę do Trybunału, i kasację, skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego jako sądu kasacyjnego. Wówczas
postępowanie przed Trybunałem ulega zawieszeniu. Jeżeli sąd kasacyjny uzna sprawę za, umorzy postępowanie, uzna kasację za oczywiście bezzasadną, to wznawiamy postępowanie. A czasami postępowanie, znowu to jest natura rzeczy w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, może to trwać 3 miesiące, 6 miesięcy, ale może trwać i 1,5 roku. A te 1,5 roku naturalnie również ma wpływ na tą średnią załatwiania spraw. Więc 3 miesiące to oznacza, że spora część spraw jest szybciej załatwiana niż w ciągu 3 miesięcy. To jest cel, bo w tej chwili oczywiście tak szybko to się nie dzieje. To jest mniej więcej 7-8 miesięcy na załatwienie jednej skargi, co oznacza, że co najmniej tyle samo skarg jest załatwianych w ciągu 3 miesięcy, co skarg, które są załatwiane w ciągu 10 miesięcy, co znowu na co ma wpływ problem, z którym przychodzi skarżący do Trybunału, sposób jego przedstawienia i problemy, jakie, czy pytania, jakie stają przed sędzią, który w tej swoistej pierwszej instancji rozstrzyga to, czy w tej swoistej drugiej instancji, bo to jest wewnętrzna kontrola dopuszczalności skargi, 3 sędziów. Niektóre z nich są bardzo skomplikowane i niektóre z nich, mniej więcej 1-2 rocznie, trafiają w trybie wstępnej kontroli do rozstrzygnięcia przez pełny skład. A to oznacza, że ale wtedy to dotyczy jakiejś istotnej kwestii konstytucyjnej, na przykład na ile spółki akcyjne z udziałem Skarbu Państwa czy spółki akcyjne Skarbu Państwa mają zdolność skargową do Trybunału, czy też na ile i to wymagało rozstrzygnięcia i zmiany podejścia Trybunału Konstytucyjnego, na ile ich majątek, ich prawa majątkowe są podobne do praw majątkowych indywidualnych podmiotów czy spółek akcyjnych, ale bez udziału kapitału państwowego czy szerzej publicznego, na przykład gminnego. I są to krytycznie ważne rozstrzygnięcia, które podejmuje z natury rzeczy pełny skład, a to znowu wydłuża postępowanie. Więc te 18 miesięcy, średni czas załatwiania jednej sprawy, jak powiedziałem, można powiedzieć, że z satysfakcją przyjmujemy do wiadomości, ale naturalnie to nie jest jeszcze koniec i przede wszystkim myślę tutaj o nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, która z olbrzymim trudem, ale jest załatwiana w tych procedurach legislacyjnych w Sejmie. Prace ostatnio ruszyły i zaczynam mieć nadzieję, tak na trudno powiedzieć ile procent, ale ta moja nadzieja jest teraz silniejsza, że jeszcze przed końcem tej kadencji Sejm uchwali nową ustawę. Nie dlatego, że kiedy zostałem prezesem Sądu Konstytucyjnego w końcu 2010 roku, to chciałem mieć swoją ustawę, bo to nie moja ustawa. Ja już nie będę sędzią konstytucyjnym, prezesem Sądu Konstytucyjnego. Jak ona będzie rządziła procedurą rozstrzygania spraw konstytucyjnych, będzie służyła kolejnym składom Sądu Konstytucyjnego. Pan profesor dyrektor Zaratkiewicz będzie się odnosił do tej nowej ustawy. Ona jest po prostu niezbędna, bo wzorem innych sądów konstytucyjnych europejskich musimy mieć będącą także reakcją na rewolucję informatyczną, zmian w procedurze konstytucyjnej, jak również reakcję na to, co się w praktyce kontroli konstytucyjności prawa w Polsce stało na przestrzeni od 1997 roku, 18 lat. Teraz
1 sierpnia minie 18 lat, kiedy nasza ustawa obowiązuje. I mamy taką rosnącą nadzieję, że Sejm zdąży uchwalić tę ustawę przed końcem swojej kadencji, bo inaczej oczywiście prace by musiały być od nowa prowadzone w Sejmie. Ja jeszcze, jeśli można, słówko, nawet dwa słowa. Po pierwsze, spieszę z wyjaśnieniem, te 24 miesiące, o których ja mówiłem, faktycznie powstało pewne nieporozumienie. To jest statystyka za dwa pierwsze miesiące tego roku, no ale znając praktykę i będąc urodzonym optymistą, wiem, że jest duża szansa, że terminy, o których pan prezes mówił... Niemal pewność, po wczorajszym wyroku masa pytań prawnych sądów będzie umorzona, dlatego że rozstrzygnięcie pełny skład wydał, a to ma wielki wpływ na szybkość załatwiania spraw. Pytania prawne sądów i administracyjnych i karnych w sprawach tych dwóch przepisów ustawy o grach hazardowych wpływają w dalszym ciągu, jest ich bardzo wiele i ich załatwienie będzie miało, można powiedzieć, taki przyspieszający wpływ na szybkość załatwiania, statystyczną szybkość załatwiania spraw, ale to też trzeba dostrzegać. Bodajże w 2008 roku Trybunał miał rekord, czy szóstym, jeżeli chodzi o szybkość załatwiania spraw, ale to było związane z masowym napływem do Trybunału pytań prawnych sądów o wynagrodzenie sędziów. Sędziowie pytali, jako sąd orzekający, pytali sąd konstytucyjny o konstytucyjne przepisy. Jeden wyrok rozstrzygnął sprawy wszystkich pytań prawnych. One zostały umorzone i wtedy rzeczywiście osiągnęliśmy historyczny rekord. To było bodajże właśnie te 16 miesięcy. Ale ja jeszcze drugie słowo chciałem drobnego sprostowania wprowadzić, bo pan prezes, jak mówił o biegłych psychologach i seksuologach, to wskazał na mnie ręką. Ja nie mam takich kompetencji, żeby nie wprowadzać naszych odbiorców w błąd. To ja może teraz w imieniu naszych internautów, którzy przez ostatni tydzień nadsyłali pytania i zresztą w czasie naszej konferencji też. Dziękuję, że pan prezes tak szeroko wyjaśnił czas oczekiwania na rozpatrzenie rozprawy. To bardzo tutaj interesowało naszych internautów. Natomiast jeszcze tak, żeby już kropkę nad i postawić, no to jest kilka pytań następujących. Czy Trybunał ma jakiś ustawowy czas na rozpatrzenie sprawy? Czy sprawa musi zostać zakończona przed końcem kadencji sędziów w niej orzekających? I może jeszcze to jedno, tutaj panią to bardzo interesuje. Mianowicie, jeżeli sprawa, jak pisze, leży w Trybunale 2 lata, to czy znaczy, że będzie wyrok, bo jeżeli miałoby być umorzenie, to czy byłoby wcześniej? Także gdyby... Co do pierwszego pytania, Trybunał musi wydać wyrok, rozstrzygnięcie w ciągu 2 miesięcy od płynięcia tej sprawy, jeżeli prezydent pyta Trybunał Konstytucyjny o konstytucyjność ustawy budżetowej. To Konstytucja rozstrzyga o tym terminie. Poza tym nie ma ustawowych zabitych terminów na rozstrzygnięcie sprawy zawisłej przed Trybunałem. I to uważam za oczywiście racjonalne, zresztą podobnie procedury cywilna, karna, administracyjna tego wprost nie rozstrzygają. Natura sprawy rządzi także czasem, w jakim ona jest rozpatrywana. Reszta to jest kwestia dobrej organizacji pracy sądu. No i bez wątpienia znaczenie mają też umiejętności takie już menadżerskie prezesów sądów, czyli umiejętność pracy z sędziami i też organizowania pracy dla sądu i dla sędziów w taki sposób, żeby wszystkie jakieś takie przeszkody niemerytoryczne nie miały wpływu na długość procedowania sprawy. Doskonale wiemy, że zwłaszcza w przypadku sądów
powszechnych, że w bardzo podobnych sprawach w sądzie okręgowym X sędziowie potrafią skomplikowaną sprawę, na przykład karną o zabójstwo czy przeciwko jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzić tak, że rozprawy wyznaczane są dzień po dniu. I są sądy, których od zawsze, można powiedzieć, trudno oczekiwać, żeby to uległo szybkiej zmianie. Sądy pracy tutaj są charakterystyczne, że rozprawy są wyznaczane raz na kilka miesięcy. Co zapewne jest tak, że to ma wpływ na średni czas załatwiania spraw. Na to, jak to zrobić, żeby było inaczej, na pewno ma wpływ sędzia, który kieruje sądem, ale również wszyscy sędziowie, bo przecież mają spotkania, wspólne narady i mogą podejmować decyzje. To samo dzieje się, czy tak samo dzieje się to w naszym sądzie. Myślę, że jest to, nie będę się tu chwalił, na pewno bardzo dobrze zorganizowany sąd, nastawiony na wspomaganie sędziów, sprawozdawców w sprawach i nastawiony na to, żeby każdy wyrok był możliwie, trudno mi znaleźć tutaj dobre słowo, najlepszy w sensie, że trafia w punkt problemu konstytucyjnego, który został przed Trybunałem postawiony i wydaje rozstrzygnięcie, które, mówiąc brzydko, czyści porządek konstytucyjny z przepisów niekonstytucyjnych, a utrzymuje te przepisy, które, co do których wnioskodawcy nie przedstawili żadnego argumentu za derogacją tego przepisu. Od momentu zaistnienia sprawy w Trybunale przepis kwestionowany dalej jest otoczony ochroną domniemania konstytucyjności i rozstrzygnięcie Trybunału o utrzymaniu tego przepisu w porządku oznacza, że jest on konstytucyjny i to nie oznacza, że to jest wyrok bez znaczenia dla porządku prawnego, bo wcale często zdarza się, że taki wyrok i zwłaszcza uzasadnienie sądu konstytucyjnego ma wpływ na definiowanie danego przepisu, danej normy prawnej przez sądy powszechne czy sądy administracyjne. I w tym sensie wyrok Trybunału przecina spory orzecznicze między różnymi sądami. Nie jest potrzebna już wypowiedź Sądu Najwyższego jako sądu sprawującego nadzór judykacyjny, bo wyrok Trybunału to przesądza, czy podobnie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc nawet wyroki aprobujące czy podtrzymujące konstytucyjność przepisu mają czasami istotne znaczenie dla porządku prawnego. Jeśli chodzi, bo były trzy pytania, jeśli chodzi o dwa kolejne, tak jak ja je pamiętam, to można krótko odpowiedzieć chyba nie na oba, to znaczy sędzia, któremu kończy się kadencja jako aktywnego sędziego w Trybunale Konstytucyjnym, nie musi doprowadzić do końca sprawy, gdy jest w składzie, w szczególności gdy jest sprawozdawcą. Wtedy po zakończeniu kadencji. Tak jest w Rosji, w rosyjskim sądzie konstytucyjnym. Jest tak długo sędzią konstytucyjnym, mimo że upłynął jego termin, czyli ponad limit 18 tam sędziów, dopóki nie będzie osądzona ostatnia jego sprawa. A to trzecie pytanie, czyli czy po dwóch latach, kiedy sprawa jest rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny, czy można spodziewać się rozstrzygnięcia merytorycznego, czy też należy liczyć się z umorzeniem, no to też nie ma tutaj takiej reguły, trudno byłoby ją stworzyć. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, na które pan profesor tu odpowiedział, są sędziowie, którzy odchodzą z odpoczynku po 9-letniej kadencji, którzy dla swojego następcy zostawiają znakomity referat, to znaczy 5-6 spraw.
I są tacy, którzy zostawiają więcej spraw, ale nie tylko to ma znaczenie, również gatunek tych spraw ma znaczenie. Czasami się, to jest piękne zwieńczenie tej kariery sędziego konstytucyjnego, jeżeli na koniec sędziemu się trafia duża sprawa o charakterze ustrojowym. Tak było w przypadku, o ile dobrze pamiętam, ostatniego sędziego, który odchodził w stan spoczynku w Trybunale, to było niemal 3 lata temu, pan sędzia profesor Adam Jamruz. On był sędzią sprawozdawcą w sprawie kodeksu wyborczego. Tam Trybunał miał rozstrzygnąć, przepis, który zabraniał, zamykał drogę do skargi do sądu na postanowienie PKW odmawiające zarejestrowania komitetu wyborczego, jest zgodne z konstytucją czy nie. Trybunał orzekł, że to jest niezgodne z konstytucją, ale ten przepis do tej pory nie został skonsumowany przez prawodawcę, ponieważ to wymagałoby przyjęcia ustawy przez Sejm. My tego nie badamy naturalnie, nie jesteśmy biurem analiz sejmowych. Sejm jest tutaj absolutnie suwerenny w tych decyzjach. W każdym razie ten wyrok wymagał interwencji ustawodawcy i w dalszym ciągu wymaga interwencji ustawodawcy i nie ma. Ale to nie znaczy, że sędzia Jamruz nie pożegnał się z Trybunałem piękną sprawą, zresztą zostawił chyba 5 spraw swojemu następcy, czyli zostawił bardzo dobry referat, ale odchodzi, zostają sprawy, które przyjmuje sędzia, który został wybrany w ten wak, na miejsce tego wakującego sędziego konstytucyjnego i on prowadzi dalej te sprawy. Taka jest u nas praktyka, która zresztą wynika też z przepisów prawa. To teraz może pytania o linię orzeczniczą Trybunału, ponieważ na to się często dosyć powołuje Trybunał we swoich uzasadnieniach. I tutaj Państwo pytają o to, czy w 2014 zmieniła się linia orzecznicza, czy były takie sprawy, wyroki, czego one ewentualnie dotyczyły i co może wpłynąć na linię orzeczniczą Trybunału. Jeśli chodzi o linię orzeczniczą, to w ogóle jest otwarta kwestia, kiedy można mówić o istnieniu, powstaniu linii orzeczniczej, rozumianej jako pewne ugruntowane stanowisko, które odzwierciedla się w motywach więcej niż kilku zapewne orzeczeń sądów, w tym także Trybunału Konstytucyjnego. I jeśli chodzi o linie orzecznicze, ewentualne ich zmiany w 2014 roku, to przyznam się szczerze, że zmian jako takich, wyraźnego odejścia od wcześniejszej linii orzeczniczej ja nie dostrzegam, ale warto odnotować, że po pierwsze Trybunał Konstytucyjny, pan prezes zresztą już o tej kwestii wspominał, w grudniu 2013 roku z uzasadnieniem już w 2014 wydał bardzo istotne postanowienie w sprawie skargi konstytucyjnej, które zmieniało istotnie wcześniejszą linię orzeczniczą, gdy chodzi o zdolność skargową tak zwanych podmiotów publicznych. W tym wypadku chodziło o osoby prawne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Natomiast Trybunał także, co można odnotować w 2014 roku, nie tyle zmienia linię orzeczniczą, co ją pogłębia, czyli doprecyzowuje czy uzupełnia swoje wcześniejsze stanowisko. Dostrzega, tak. No tutaj można powiedzieć przede wszystkim, można wspomnieć przede wszystkim o charakterze odpowiedzialności i wymierzaniu sankcji karnych w postępowaniu administracyjnym, w prawie administracyjnym.
A po drugie, no bardzo istotny chyba w tym zakresie był wyrok z 30 lipca 2014 roku o tak zwanej retencji danych, czyli o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, gdzie w szerokim zakresie Trybunał uzupełnił swoje wcześniejsze stanowiska dotyczące istoty prawa do prywatności i autonomii informacyjnej. Natomiast co może wpływać na zmianę linii orzeczniczej, to przypuszczam, że to jest bardziej pytanie. Bardzo dobry nowy wniosek napisany przez znakomitych prawników, którzy na przykład dostrzegą coś nowego, co do tej pory albo było zupełnie w cieniu, albo nie było widoczne. Czasami na zmianę może mieć wpływ, obserwujemy i to intensywnie, orzecznictwo i Sądu Praw Człowieka w Strasburgu. Więcej, Trybunał tłumaczy na mocy umowy zawartej między naszym sądem, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Myśmy wzięli na siebie trud tłumaczenia 10 wyroków rocznie na język polski sądu w Strasburgu i z założeniem, że nie będą to wyroki w sprawach polskich, bo te tak czy inaczej są tłumaczone na język polski. Chodziło o pokazanie, że prawa człowieka jako uniwersalne, tak jak je rozstrzyga i to, co dostrzega Europejski Trybunał Praw Człowieka, przez inne sądy powinno być brane pod uwagę. Tak samo jak zresztą na wyroki Sądu Strasburskiego mają wpływ wyroki sądów najwyższych, sądów konstytucyjnych, takich jak nasz i widać w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, także wpływ naszego orzecznictwa jest to w ramach tego tak zwanego dialogu między sądami, podobnie z Europejskim Trybunałem Unii Europejskiej i podobnie z obserwowaniem się wzajemnie, śledzeniem, nie obserwowaniem, dobre słowo, śledzeniem orzecznictwa innych ważnych sądów konstytucyjnych. To, co się dzieje wokół jakiegoś istotnego problemu konstytucyjnego, jest przedmiotem i takiej naturalnej wymiany informacji, no i śledzenia oczywiście literatury, przedmiotu. To jest swoista never ending story. Rzeczy się dzieją i to może mieć wpływ na korektę linii orzeczniczej albo na nie tyle korektę, ile właśnie dostrzeżenie jakiegoś problemu, pogłębienie jakiegoś aspektu, na co kapitalny wpływ mają argumenty przedstawiane przez partnerów Trybunału, czyli pytający sąd, wnioskodawcę. Dzisiaj obserwujemy dość dużą aktywność wnioskodawczą prokuratora generalnego. Do czasu podziału czy wyłączenia prokuratury generalnej z Ministerstwa Sprawiedliwości chyba nie było żadnego wniosku prokuratora generalnego, bo to była i tak unia osobowa. Prokuratorem generalnym był minister sprawiedliwości. Dzisiaj prokurator generalny jest aktywny w obszarze nie tylko ochrony praw procesowych, co niektórych może dziwić, no prokurator jest zainteresowany skazaniami. Nasz prokurator generalny i Biuro Spraw Konstytucyjnych prokuratora generalnego w swoisty sposób, można powiedzieć, konkuruje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jeżeli chodzi o przyglądanie się naszemu prawu z punktu widzenia praw podstawowych. I no, prokurator generalny z natury rzeczy jest bardzo dobrym partnerem i też można oczekiwać, że niektóre z tych wniosków, bo naturalnie nie każdy, może mieć wpływ na to, co nazywamy pogłębieniem, czy rozszerzeniem, czy zmianą linii orzeczniczej Trybunału. Ja jeszcze tytułem uzupełnienia, gdy chodzi o pojęcie linii orzeczniczej, musimy pamiętać, że
stanowiska Trybunału w tym zakresie mogą, czy poglądy Trybunału w tym zakresie mogą dotyczyć zarówno materii konstytucyjnej, czyli interpretacji pojęć konstytucyjnych i instytucji konstytucyjnych, ale także pewnych instytucji, rozwiązań ustawowych, szczególnie tych, które są rozwiązaniami tradycyjnymi, w sumie niezależnymi, gdy chodzi o pojęcia od zmian, kolejnych zmian ustawowych, jak na przykład pojęcie kary, pojęcie własności w prawie cywilnym i tak dalej. No, ale także to może dotyczyć samego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i reguł wyznaczonych w tym zakresie. Proszę Państwa, czy jakieś pytania z sali w tym momencie, czy kontynuujemy od internautów? Dobrze, czyli oddajemy głos internautom w takim razie. Teraz może by Pan Prezes czy Pan Dyrektor chcieli się odnieść do takiego pytania. Jakie znaczenie mają zdania odrębne przy wyrokach Trybunału? Są zdaniami odrębnymi, a wyrok Trybunału jest ostateczny i on obowiązuje. Czasami mają. Ja pamiętam jedną z pierwszych spraw moją jako sędziego, akurat dotyczyło to dziennikarzy i autoryzacji tekstu. I kiedy wygłosiłem moje zdanie odrębne z duszą na ramieniu, bo byłem młodym sędzią wtedy, dostałem brawa od dziennikarzy, więc jeszcze bardziej byłem przerażony, bo bałem się reakcji moich kolegów po wyjściu z tej sali, tu orzekaliśmy. I rzeczywiście no, nie byli szczęśliwi. To moje zdanie odrębne zostało odnotowane w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale to się rzadko zdarza. Sędziowie mogą mieć dwie taktyki. Nie sprawozdawcy pracy nad sprawą, kiedy są członkami składu. Może być tak, że w konkretnej sprawie sędzia ma tak różne zdanie, że i widzi, że nie będzie mógł przekonać większości do swojego stanowiska, tym sprawozdawcy, że napisze zdanie odrębne. I sędzia może mieć też taką taktykę, że lepiej zmienić coś, czy to w sentencji, czy w uzasadnieniu, inaczej zaakcentować. I wtedy też jego pogląd w tej sprawie znajdzie odbicie wyroku, który jest ostateczny i który jest wyrokiem, a zdanie odrębne nie jest wyrokiem, jest uzupełnieniem, ma pozytywne, czy ma pozytywne. I nie sądzę, żeby miało negatywne jakiekolwiek znaczenie. Ma pozytywne i tą pozytywność. Mówię to jako sędzia, który relatywnie rzadko sięga do instytucji zdania odrębnego, czy to od wyroku, czy to od uzasadnienia, czy to jakiegoś fragmentu uzasadnienia, ponieważ pozwala adresatom rozstrzygnięcia dostrzec jeszcze jakieś inne aspekty, które być może w inaczej skonstruowanym wniosku, pytaniu prawnym czy skardze znalazłyby przekonanie w Trybunale Konstytucyjnym. I takie przykłady są. Natomiast z reguły są to właśnie zaznaczone, podpisane przez konkretnego sędziego i tylko ten sędzia bierze odpowiedzialność za to zdanie odrębne. Pogląd danego sędziego na problem konstytucyjny, który był przedmiotem tej sprawy. I jeszcze raz podkreślam, bo o tym mówi wprost konstytucja, wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. I to jest jedyny przypadek w konstytucji, gdzie używa się takiego no, niezwykle mocnego pojęcia. Ostateczny, no niemal jak sąd ostateczny. Jakkolwiek to nie jest sąd ostateczny, tylko Trybunał. Jego wyrok jest rozstrzygający 8 do 7. To nie ma znaczenia z punktu widzenia znaczenia prawnego tej wypowiedzi orzeczniczej Trybunału.
przyjęliśmy, że jeżeli w składzie pięcioosobowym trzech sędziów jest za niekonstytucyjnością, dwóch jest za konstytucyjnością, że skład przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia przez pełny skład Trybunału. Jeżeli trzech sędziów jest za konstytucyjnością, dwóch przeciw i będą pisali obydwoje czy obydwaj zdanie odrębne, no to jest ich dobre prawo jako sędziów. Wyrokiem Sądu Konstytucyjnego będzie wyrok tych trzech sędziów. Pamiętajmy o tym, że to Sąd Konstytucyjny musi być przekonany argumentami przez podmioty inicjujące postępowanie, że przepis jest niekonstytucyjny. Więc jest domniemanie konstytucyjności. Dopóki w sposób merytorycznie właściwy nie przekona to większości składu, wyrok musi być konstytucyjny. Nasze orzecznictwo, wbrew czasami się pojawiają takie zdania u publicystów, że sąd ten jest konserwatywny również w tym znaczeniu, że za rzadko orzeka o niekonstytucyjności. To zupełnie nieuprawnione przekonanie wynikające z niewiedzy najczęściej, chociaż to można na stronie internetowej, każdy dziennikarz może to sobie ustalić. W zależności od roku, raz jest przewaga rzędu 45 do 55 na rzecz wyroków tak zwanych negatoryjnych czy derogujących, a czasami jest odwrotnie. Ale na przykład w sądzie niemieckim nie częściej niż co trzeci wyrok oznacza derogację przepisu, co wcale nie znaczy, że prawo niemieckie jest bardziej konstytucyjne niż nasze i wcale nie oznacza, że sąd niemiecki jest bardziej konserwatywny niż nasz sąd. Bo jeżeli ktoś także w Niemczech przedkłada sprawę do Federalnego Sądu Konstytucyjnego, to ma wątpliwości, czy przepis jest konstytucyjny, przedkłada argumenty. Ale taka jest linia orzecznicza, czy podejście Niemców. Oni mają, można powiedzieć, bo oczywiście jest pewna przyczyna, że w znakomitej większości ci, którzy idą ze sprawą do niemieckiego sądu, którzy sobie przegrywają sprawę. Otóż tam jeszcze silniej się kładzie akcent na kontradyktoryjność, na to, że albo masz argumenty, albo przegrasz sprawę. Więcej, w niemieckim porządku konstytucyjnym, w przypadku skarg konstytucyjnych, jeżeli Trybunał orzeknie, że sprawa była oczywiście bezzasadna, to adwokat, który ją wniósł, zapłaci karę do 5000 euro. U nas przegrana w skardze sprawa nie kończy się finansową karą dla adwokata, który ją reprezentował dla swojego klienta. Tam się kończy, więc to też trzeba brać pod uwagę, jak patrzymy na wyrokowanie. A to, na co zwracał uwagę już pan profesor, praktycznie wszystko, nie ma takiego sądu w Polsce. Dzisiaj zdaje się, jest jakiś ranking transparentności sądów prezentowany. Nie czytałem gazet, więc nie wiem, gdzie i w jakim kontekście to było pisane. Zdaje się, że chodzi o europejski, unijny ranking. To bez wątpienia polski sąd konstytucyjny pod tym względem, można powiedzieć, że osiągnął granicę tego, co może być ujawniane. Wszystko, co mogło być ujawnione, z domniemaniem, że jeżeli są wątpliwości, to raczej ujawnijmy. Na przykład były kontrowersje, czy trzeba zawieszać na stronie wniosek sędziego o wyłączenie ze składu. No, mówi do mnie jeden z sędziów, jak to zawiesimy, to na stronie, no to ktoś się, to jest ujawnianie spraw prywatnych sędziego, wcale nie w kontekście jakimś niewłaściwym, ale zna się dobrze z adwokatem, razem studiowali
ten adwokat przyjaźni się z nim i prosi czy prezesa Trybunału, czy skład trzech sędziów o wyłączenie ze sprawy. I to nie powinno być, i wniosek, i postanowienie nie powinno być zawieszone. Ja uznałem jako prezes Trybunału, że powinno być zawieszone i sędzia konstytucyjny nie ma żadnych powodów, żeby się wstydził jakiejś informacji, która może mieć wpływ na to, że po wydaniu rozstrzygnięcia by się rodziły jakieś uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Wszyscy mogą zobaczyć, że wniósł i jakie było rozstrzygnięcie. Czasami sędzia jest włączony, czasami skład trzech sędziów mówi, nie ma żadnego zagrożenia, że orzekniesz, będziesz orzekał stronniczo w tej sprawie. I to też jest dostępne opinii publicznej, więc można naprawdę każdy może dotrzeć do informacji, która go interesuje. I jeszcze trwają u nas prace, one nie są do końca takie, żebyśmy byli z tego zadowoleni, ale już wewnątrz w internecie korzystamy z przeglądarki, która jest, można powiedzieć, skrajnie nowoczesna, przyjazna użytkownikom. I kiedy ona będzie też dostępna dla użytkowników poza Trybunałem, to naprawdę każdy, kto będzie chciał zrozumieć na przykład linię orzeczniczą Trybunału, zadać bardzo konkretne pytania temu orzecznictwu w rozlicznych przekrojach, uzyska taką odpowiedź w ramach tego programu w ciągu ułamka sekundy. Czy się boimy tego? Absolutnie się tego nie boimy, wręcz przeciwnie. To krytyczne analizy naszego orzecznictwa i tylko takie mają znaczenie. Oczywiście pod warunkiem, że są efektem znajomości orzeczeń, a nie jakichś uprzedzeń czy zabobonów. Będą miały wpływ w przyszłości na treść kolejnych orzeczeń. Krytyczne analizy, a nie oczekujemy jakichś pochwalnych hymnów na naszą cześć. Zresztą chwalcy nie mają czasu na to, żeby się zajmować naszym orzecznictwem. Ja jeszcze może uzupełniająco co do kwestii zdań odrębnych, warto odwołać się do ustaleń z informacji rocznej, już uchylić rąbka tajemnicy. W ubiegłym roku do wyroków zdań odrębnych było 15, natomiast do postanowień 5. I patrząc na lata ubiegłe, to tak mniej więcej od 2008-2009 roku, to jest zawsze podobna liczba, to znaczy z reguły to jest kilkanaście do maksimum chyba 22 w jednym roku, a do postanowień to jest z reguły kilka, także tutaj żadnej rewolucyjnej zmiany nie ma. Ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że zdarzało się już tak w historii Trybunału, że liczba zdań odrębnych była większa niż większość. Ale to wcale nie oznacza, że orzeczenie nie uzyskało większości, bo musimy pamiętać, tak było w przypadku słynnej sprawy K2/07 dotyczącej lustracji. Ale musimy pamiętać, że po pierwsze do wyroku zdania odrębne mogą być zgłaszane do niektórych jego części sentencji, a także mogą być zgłaszane do uzasadnienia. Jakkolwiek sędzia się zgadza z rozstrzygnięciem, to ma inne zdanie co do pewnych tez uzasadnienia. I wtedy może powstać taka prima facie wątpliwość, czy w ogóle istniała większość, skoro więcej sędziów niż skład. Albo odwrotnie, 8-7, 0 zdań odrębnych, Trybunał wychodzi i wygłasza przewodniczący, w tym przypadku prezes Trybunału, jako przewodniczący pełnego składu. Sentencje, sędzia sprawozdawca czyta podstawowe tezy rozstrzygnięcia i wszyscy są przekonani, że wyrok zapadł jednomyślnie, a nie zapadł jednomyślnie, ale żaden z sędziów nie uznał swoich argumentów w tej sprawie za na tyle istotne, żeby pisać zdanie odrębne.
Nie powinien pewnie o tym mówić, bo będą państwo się domagać, żeby ujawnić wynik głosowania. Ja jestem za tym, żeby tam, gdzie nie ma zdania odrębnego, żeby to pozostało jednak tajemnicą sali narad. To jeszcze takie pytanie dotyczące uzasadnień. Mianowicie tutaj pana interesuje, czy można się powoływać już na ustne motywy orzeczenia, czy też trzeba czekać na pisemne uzasadnienie. A co jeśli w pisemnym uzasadnieniu nie powtórzą się tezy z uzasadnienia ustnego? Obowiązuje to, co jest ogłoszone. Najpierw sentencja w dzienniku ustaw, a potem uzasadnienie rozstrzygnięcia w dzienniku urzędowym. Czasami bywa tak, że język mówiony, język pisany to czasami dość w niektórych miejscach będą różne rzeczy. Pamiętajmy, że sędzia sprawozdawca wygłasza motywy ustne rozstrzygnięcia zaraz po naradzie, po rozprawie. To jest rozprawa, narada. Są emocje, argumenty, pewne rzeczy wydają się ważniejsze, kiedy się to mówi. Kiedy sędzia silnie się trzyma przygotowanej wersji uzasadnienia, z którym Trybunał poszedł na rozprawę i w zasadzie rozprawa potwierdziła wszystkie ustalenia i także propozycja rozstrzygnięcia z projektu, no to sprawa jest łatwa, bo sędzia naturalnie nie przedstawia w całości, nie czyta całości uzasadnienia, ale te realnie główne tezy rozstrzygnięcia, czyli problem konstytucyjny, jaki został postawiony, jakie przepisy były kwestionowane, z jakimi wzorcami konstytucyjnymi konfrontowane, i jak Trybunał punkt po punkcie rozstrzygnął i dlaczego tak rozstrzygnął. Wtedy praktycznie tych różnic, o które pyta pan czy pani internauta, nie będzie. Natomiast jeżeli w wyniku rozprawy pojawiły się nowe problemy, no to naturalnie sędzia może powiedzieć zdanie, które potem do uzasadnienia pisemnego nie będzie pasowało, ale obowiązuje, jeżeli chodzi o ewentualny, przede wszystkim to ma znaczenie, wpływ uzasadnienia na rozstrzygnięcia sądów powszechnych czy administracyjnych, czy decyzję prawodawcy, projekt ustawy, który przygotuje w wyniku wyroku Trybunału rząd czy Senat, jak to w dzisiejszej, od chyba 10 lat już w praktyce senackiej jest, Senat jest partnerem Trybunału w dostosowywaniu naszych orzeczeń do wymogów konstytucyjnych, bo wyroki negatoryjne zawsze kreują luki w systemie prawnym i są czasami konieczne reakcje, a one się nie pojawiają, tak jak w przypadku tego rozstrzygnięcia, pamiętam sygnatury tej sprawy wyborczej. Wyrok był w lipcu 2012 roku. I nie ma, mimo że uznajemy potrzebę reakcji prawodawcy, w dalszym ciągu jej nie ma. Być może po ważnym wyroku, który Trybunał wyda bez wątpienia w tym roku, dlatego że sprawozdawcą też jest sędzia, który jest. Ten sędzia odchodzi za rok, w maju. Ale bez wątpienia w tym roku w sprawie, która początkowo wydawała się dość drobna, dotyczy kodeksu wyborczego. Trwają intensywne prace. Była rozprawa w składzie 5-osobowym, więc tutaj niczego nie ujawniam. Każdy z państwa ma możliwość przeczytania stenogramu z rozprawy w składzie 5 sędziów w tej sali. I po tej rozprawie Trybunał zdecydował w tym składzie, żeby przekazać sprawę do pewnego składu. I dzięki temu można powiedzieć, że Trybunał
będzie w stanie w tym wyroku, w tej sprawie. Ona dotyczy sporu między Radą Gminy a komisarzem wyborczym, sędzią, który jest komisarzem wyborczym, o kształtowanie granic obwodów i okręgów, okręgów zwłaszcza wyborczych. Wydaje się to drobna, lokalna, bardzo gminna sprawa, ale kwestia zdefiniowania pozycji ustrojowej komisarza wyborczego, który jest sędzią jednocześnie, samego znaczenia aktu wyborczego w demokracji. Wybory to sól demokracji. Ta sprawa będzie, myślę, że jestem przekonany o tym, że wyrok będzie miał charakter ustrojowy właśnie. Będą mieli Państwo przykład wyroku, gdzie Trybunał poszerzy, bo akurat okazuje się ta sprawa dostarcza materiału do tego, żeby ta wypowiedź Trybunału w odniesieniu do samej istoty wolnych wyborów miała charakter ustrojowy. Kto kontroluje przebieg wyborów, czy jeżeli sądy, to czy sądy administracyjne, czy sądy powszechne. I jakie akty kodeks wyborczy zna, przepisy, w których jest mowa wprost o tym, że droga sądowa jest zamknięta. Wydaje się to oczywiście niekonstytucyjne na pierwszy rzut oka, ale w grę wchodzą wybory, czy to samorządowe, czy do Sejmu, czy unijne mniej, bo one są w dużej mierze regulowane przecież prawem unijnym, czy wybory prezydenckie. I w tym przypadku to wymaga głębokiego namysłu nad tym, czy rzeczywiście, i jak, po pierwsze, czy wszystkie decyzje wyborcze powinny być kontrolowane przez sądy, jeżeli nie, to jakie i do jakiego sądu. I zdefiniowanie pozycji ustrojowej PKW i komisarza wyborczego. Niezwykle ważny element, niedostrzegany. Sędzia, który jest komisarzem wyborczym, jest ich bodajże 409, tyle ile było kiedyś województw, gra bardzo istotną rolę w dbaniu o to, aby wszystkie procedury wyborcze, które na poziomie gmin czasami dzieją się ustawicznie w ciągu czteroletniej kadencji, spełniały wymogi gwarantujące wolność tego aktu wyborczego. Także no, ta sprawa jest naturalnie jeszcze przed nami, ale te problemy konstytucyjne, które już wynikły, mogą Państwo prześledzić na stronie internetowej tej sprawy. To jest P5/14. Bo odbyła się jedna rozprawa właśnie w składzie pięcioosobowym. Teraz trwają prace, czy one się zakończą do lipca, czy do grudnia. Trudno mi powiedzieć dokładnie, ale jestem przekonany, że jeszcze w obecnym składzie Trybunału, bardzo dobrym składzie Trybunału, będziemy starali się wydać wyrok w tej sprawie. Aha, wyłączyło się w tej sprawie niestety dwóch sędziów, których przedstawiłem prezydentowi do składu nowej Państwowej Komisji Wyborczej. Sędzia Hermeliński, obecnie przewodniczący PKW, i sędzia Cieśla, którzy właśnie z tej racji, znowu to mogą Państwo znaleźć na naszej stronie, złożyli wniosek o wyłączenie i w sposób oczywisty zostali wyłączeni, mimo że orzekali w składzie tej sprawy, w składzie Trybunału w tej sprawie do tej pory, bo oni rzeczywiście mieliby konflikt interesów przy rozstrzyganiu kwestii pozycji ustrojowej PKW, czy pozycji ustrojowej komisarza wyborczego, czy odpowiedzi na pytanie, jaki charakter mają uchwały, w tym przypadku wyborcze, Rady Gminy. Czy mają charakter aktów normatywnych, czy innych wypowiedzi, które takiego charakteru nie mają. To trochę o kuchni tego, co się dzieje.
mogłem Państwu tutaj akurat powiedzieć. To jeszcze krótkie pytanie właśnie na temat pisemnych. Jeszcze wrócimy do tego pierwszego pytania poprzedniego. Na temat sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków. Dlaczego czasem jest przekraczany ten miesięczny termin? Bo tego wymaga sprawa. To może teraz przejdźmy, bo jest cała grupa pytań dotyczących wykonywania wyroków Trybunału. I tutaj Państwa interesuje właśnie, no, ile wyroków nie było wykonanych Trybunału, jak to właśnie w ubiegłym roku się te kwestie przedstawiają. Także w ogóle na temat wykonywania wyroków, gdyby tutaj panowie mogli. To może ja zacznę, ponieważ zespół to na bieżąco stara się śledzić. Wykonywanie wyroków to jest pojęcie, które można różnie rozumieć. Przede wszystkim oczywiście ma to znaczenie, że chodzi o reakcję ustawodawcy na wydane orzeczenie, bo tak jest bardzo często, że ta reakcja jest wymagana. No, ale także to może, wykonywanie wyroków może być rozumiane także w szerszym zakresie jako reakcji innych organów władzy publicznej. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli reakcja ustawodawcy, to po pierwsze trzeba wspomnieć o tym, przypomnieć, że istnieją dwa organy, które starają się już czuwać od lat nad realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To jest z jednej strony Senat, a z drugiej strony Rządowe Centrum Legislacji. I w tym zakresie muszę powiedzieć, że realizacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest dokonywana bardzo sprawnie i rzetelnie, chociaż trzeba zaznaczyć, że co do zasady jakkolwiek zgadzamy się jako jednostka analityczna Trybunału z tym, jak później przez parlament są realizowane orzeczenia w postaci ustaw wydawanych, to jednak czasami pewne kwestie budzą rozbieżności między nami. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy naszym zdaniem orzeczenie jest wyłącznie częściowo wykonane, wymaga dalszych prac legislacyjnych. Tymczasem została uchwalona ustawa, która reguluje tylko niektóre te aspekty. My dzielimy orzeczenia w ogóle na kategorie takich, których wykonanie jest konieczne bezwzględnie, takie, gdzie reakcja prawodawcy jest zalecana i ewentualnie wskazana. No i też warto przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny dysponuje specyficznym instrumentem dialogu z prawodawcą w szczególności, choć nie tylko, jakim są tak zwane postanowienia sygnalizacyjne. Teraz jeśli chodzi o dane statystyczne, to za ubiegły rok, to generalnie można powiedzieć, że orzeczeń, na które powinna nastąpić reakcja prawodawcy, było według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku 116. W tym z tych najistotniejszych, czyli takich, które uznajemy za konieczne do realizacji, było ich 28. Oczywiście są niektóre orzeczenia, które są niezrealizowane od bardzo wielu lat z różnych przyczyn. Na konieczność zresztą ich realizacji często czasem wskazuje nie tylko Trybunał, ale także Sąd Najwyższy, i tak jest już w takim sztandarowym wypadku słynnego orzeczenia wielokrotnie przywołanego w sprawie K34/97, czyli majątku funduszów czasów pracowniczych. Ale także na przykład istnieje wątpliwość co do niecelowości wykonania orzeczenia w sprawie obligacji międzywojennych z 2007 roku, dlatego że te organy, które odpowiadają za realizację orzeczeń, uznają, no, roszczenia uprawnionych uległy przedawnieniu, a zatem nie ma konieczności reakcji prawodawcy, tylko że musimy pamiętać, że przedawnienie jest
na przedawnienie trzeba się przed sądem powołać, trzeba wnieść zarzut, złożyć zarzut. W związku z tym, jeśli odpowiedni przedstawiciel Skarbu Państwa nie zgłosi takiego zarzutu przed sądem, to odpowiednie roszczenie może być zasądzone. Więc to nie znaczy, że ten wyrok jakby w ogóle zamknął sprawę, choćby w tym aspekcie. Natomiast jeśli chodzi o postanowienia sygnalizacyjne, to w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny wydał ich w sumie 15. To myślę, że chyba wyczerpałem zakres pytania. Na koniec do pana prezesa są dwa pytania, chciałaby pana poznać opinię pana prezesa na ten temat. Mianowicie, czy zdaniem pana prezesa zwiększy się znaczenie wyroków Trybunału dla gwarancji dotyczących realnej ochrony praw człowieka? W przyszłości, rozumiem, o to pani chyba chodzi. Czy się zwiększy, to trudno mi ważyć. Myślę, że być może będzie nieco inne, ale będzie związane z jakimiś okolicznościami, które będą miały znaczenie konstytucyjne za lat 10 czy za lat 15. Podkreślam, że Trybunał to instytucja bardzo długiego trwania. I są takie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które żyją także w kolejnych wyrokach, bo są przywoływane całymi latami. Czasami nawet jak nie są przywoływane są młodsze wyroki, to jak się pogrzebie, to źródło jest jeszcze 5 lat wcześniej, czyli pewna wypowiedź, myśl zapisana jak w kamieniu w 93 roku, czy w 2001, czy tych nowszych, trudno, te nowsze trudno jest oceniać, bo to czas weryfikuje, czy ta nowa rzecz ma znaczenie. Dla ochrony praw podstawowych, no, Trybunał między innymi został powołany jako sąd ostatniego słowa, jeżeli chodzi o prawa podstawowe. Jakkolwiek, co należy tu podkreślić, Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem praw człowieka, bo byłby nim wtedy, gdybyśmy mieli prawo do kontroli konstytucyjności decyzji sądowych czy decyzji ostatecznych administracyjnych w konkretnych sprawach. Tak jak to jest w przypadku sądu czeskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego. My także w indywidualnych skargach kontrolujemy wyłącznie przepis, który był podstawą rozstrzygnięcia, a nie samą treść. Czyli kiedy przepis jest zgodny z konstytucją, a wyrok jest oczywiście, gwałci jakieś prawo podstawowe, to Trybunał nie jest organem, który rozstrzygnie tę sprawę. Trzeba z nią pójść albo z kasacją do Sądu Najwyższego, albo ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale przepisy, które są źródłem naruszeń czy naruszenia praw podstawowych, są i będą jedną z podstawowych funkcji, kontrola takich przepisów z tego punktu widzenia, z punktu widzenia ich konstytucyjności, będzie jednym z najważniejszych zadań, obowiązków Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika tego porządku. Więc o przyszłość akurat się nie boję, bo nie boję się, znaczy wolałbym, żeby tego nie było, żeby prawodawca nie wydawał przepisów niezgodnych z konstytucją, ale będzie wydawał, nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że taka jest natura pracy prawodawczej. To jest zbiorowa mądrość kilkuset prawodawców, i trzeba wziąć pod uwagę też podziały polityczne, które mają wpływ na
treść prawa. Ja nie należę do tych prawników, którzy załamują ręce i wołają dla Boga, coraz gorzej jest z jakością prawa stanowionego w Polsce, bo nie jest. Jeżeli papierem lakmusowym są wyroki Trybunału Konstytucyjnego i ta liczba, niezależnie od tego, czy to będzie rok, te przywołane lata 93 i tak dalej, czy to będzie dzisiaj, to ta, istnieje taka swoista równowaga. Nie dlatego, że patrzymy w okolicach września, aha, wydaliśmy 60% wyroków negatoryjnych, musimy troszeczkę spasować w kolejnych miesiącach. To się okazuje w marcu, mniej więcej jak to, czy w lutym, jak to liczymy, przygotowując informacje. To w ogóle nie ma znaczenia. Tak po prostu jest Trybunał tam, gdzie dochodzi do przekonania, że przepis jest niekonstytucyjny, to nie ma zmiłuj. Tak samo jak nie ma zmiłuj, jak ktoś by przywoływał, że wykonanie wyroku pociągnie za sobą poważne wydatki. Trybunał bierze to pod uwagę, bo ma konstytucyjny obowiązek brać to pod uwagę. Tym, którzy tego nie wiedzą, to radzę przeczytać konstytucję, ale nigdy mu nie zabrakło, nie zabraknie determinacji, żeby rozstrzygnąć o niekonstytucyjności. Nawet jeżeli to będzie kosztowało budżet państwa grube miliardy, bo prawa człowieka to zbyt poważna sprawa, żeby to przeliczać na pieniądze, ale z kolei dziurawy budżet ma też wpływ na prawa człowieka, bo przestrzeganie praw podstawowych wymaga też nakładów, zwłaszcza w obszarze praw socjalnych. I to przede wszystkim do ustawodawcy należy podejmowanie decyzji, jak te pieniądze dzielić, na jakie grupy, jakim grupom przyznawać świadczenia. A Trybunał tylko kontroluje istotę tych spraw. I drugie pytanie? Pani tutaj pisze do nas tak, że sądy lokalne... Skąd pani redaktor wie, że to pani? Wiem. Aha, okej. Okay. Wiem, że to pani. To pod nazwiskiem jest, to bardzo ładnie. Wiem, że to pani, tak. Pisze, że no, pani zdaniem oczywiście sądy lokalne w wielu przypadkach przemilczają orzecznictwo TK, co prowadzi do sprzeczności z prawem Polski i Unii Europejskiej. Czy pan prezes chciałby się do tego zdania i prosi pana o... Ale do jakiego zdania? No właśnie takiego, że zdaniem właśnie pani sądy... Tak. Tak, tak. Sądy lokalne jednak w wielu przypadkach przemilczają orzecznictwo TK, co prowadzi do sprzeczności z prawem Polski i Unii Europejskiej i że zbyt mały dla orzecznictwa TK. No to bardzo miłe zdanie. Rzadkie w świecie wirtualnym, jak wiemy, bo ja myślę, że tu nie chodzi o to, jak pani napisała, kwestia szacunku dla wyroków Trybunału. To jest kwestia konstytucyjna. Jeżeli nie chcemy mieć Polski sektorowej, jak to ujął w znanym skrócie chyba rok temu czy więcej, pewien minister, ale Polskę, w której organy konstytucyjne, w tym przypadku sądy, wzajemnie od siebie zależą i respektują, nie dlatego, że mają na to ochotę, czy nie, dlatego, że powinny, bo funkcjonujemy w ramach państwa prawnego, więc prawomocne wyroki Trybunału po prostu się wykonuje i w ogóle nie ma żadnych innych względów. Trudno sobie wyobrazić, że państwo prawne, w którym sądy nie respektowałyby wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To samo przejście byłoby w moim przekonaniu ciężkim deliktem, gdyby świadomie sąd
sąd konstytucyjny, sąd, nie wiem, powszechny może mieć, może inaczej odczytać treść wyroku w kontekście okoliczności sprawy, na przykład, nie wiem, sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Ale to naturalne. Natomiast rozumiem, że tutaj chodzi o takie manifestacyjne lekceważenie wyroków Trybunału. No to równie dobrze bez wyroku Trybunału sąd manifestacyjnie by lekceważył rozstrzygnięcie prawodawcy. A Konstytucja mówi, że sędziowie podlegają ustawom i Konstytucji. Sędziowie konstytucyjni podlegają Konstytucji. Więc sędziowie oczywiście muszą stosować, ale to nie jest coś, co dzieje się wbrew ich woli. Składają przysięgę. Każdy, kto zostaje sędzią, składa przysięgę, że będzie przestrzegał porządku prawnego Rzeczypospolitej, stał na jego straży. I inne postępowanie, w moim przekonaniu, to kwestia ciężkiego deliktu w sprawowaniu urzędu sędziowskiego. Ja może w nawiązaniu jeszcze do pierwszej części, czy do pierwszego pytania, na które odpowiadał pan prezes, chciałem uzupełnić o dane statystyczne znowu, czy nawet konkretne liczby. Panie dyrektorze, może do kamery pokażemy, bo ja już nie wiem, gdzie jest kamera. Tam jest kamera, okej. Okay. Tak, nie wiem, czy będzie, pewnie nie będzie, ale to ja może... Tak, ale pokazaliśmy. Tak. I to będzie na stronie Trybunału już po 8 kwietnia, kiedy mamy tak to zgromadzenie ogólne. Otóż w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności co najmniej jednego z kwestionowanych przepisów, bo oczywiście mogło być ich więcej, w 38 wyrokach, na ogółem 71, co stanowi 54% orzeczeń wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I ta liczba, może nie liczba, ta proporcja pozostaje w zasadzie podobna w ciągu ostatnich lat, z pewnym załamaniem w roku 2007. Także to potwierdza to, co powiedział pan prezes, że w orzecznictwie raczej rewolucji nie ma w tym zakresie, ale to też... Broń, Panie Boże, nas przed sędziami rewolucjonistami. Dziękuję bardzo. Myślę, że już po prawie 2 godzinach będziemy kończyć naszą pierwszą konferencję online. Czy jeszcze pan prezes i pan dyrektor ewentualnie odpowiedzą na pytania, które nie padły? No pięknie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich 34 internautów, którzy nas oglądali. Ale ta konferencja, rozumiem, że będzie także dostępna w postaci pliku na stronie Trybunału Konstytucyjnego do odtworzenia. Ja też chciałem bardzo podziękować wszystkim Państwu i przede wszystkim cieszę się, że mogliśmy udostępnić najnowsze dane dotyczące orzecznictwa Trybunału. Dziękuję bardzo.